Cześć, czy kot rasy ragdoll zawsze ma niebieskie oczy? Krótka odpowiedź na to pytanie brzmi nie, a długa? Cóż, to jest Beren. Beren jest ragdolem. Ma rodowód tika nostryfikowany przez FPL. 43% jego genów pochodzi od Josephine, matki wszystkich ragdoli. Ale, jak widzicie, nie ma niebieskich oczu. Beren był ojcem 4 miotów w mojej hodowli. Część jego dzieci miała niebieskie oczy, a część nie. Jak to możliwe? Po odpowiedź sięgnę dla Was do standardów dla kotów rasy ragdoll. Przytoczę standardy dotyczące oczu ragdoli we wszystkich organizacjach zrzeszonych w WCC. O kolorze oka innym niż niebieski będziemy mówić przy standardzie NZCF, a w międzyczasie przekonacie się, że nie tylko kolor oka może być inny niż niebieski, ale też ideał tego niebieskiego różni się w zależności od tego, jakiej organizacji standard czytamy. Standard ACF obejmuje wyłącznie ragdole będące pointami syjamskimi, a więc tutaj wymagany kolor oka to niebieski, o czym przeczytamy już we wstępie. Dalej mamy bardziej szczegółowy opis pożądanego koloru oka. Ma ono być niebieskie, im bardziej niebieskie, tym lepiej, bez względu na kolor czy umaszczenie kota. Standard CCCA również obejmuje wyłącznie ragdole będące pointami syjamskimi, a więc i tutaj przeczytamy wyłącznie o kotach o oczach niebieskich. Opis ten jednak jest bardziej szczegółowy. Przeczytamy tu, że generalnie oczy powinny być zdecydowanie niebieskie. Im głębszy niebieski, tym lepiej, niezależnie od koloru sierści. Należy jednak dążyć do indywidualnych odcieni w zależności od koloru sierści, choć wiadome jest, że mogą być one trudne do uzyskania. Dlatego brak tego rozróżnienia nie jest wielkim błędem. Dalej mamy opisy pożądanego oka dla każdego z kolorów. W przypadku kotów w kolorze Seal, Seal Torti i Rudym jest to czysty, głęboki, brylantowy niebieski. W przypadku kotów w kolorze Blue i Blue Torti jest to czysty, jasny, jaskrawy niebieski. W przypadku kotów w kolorze czekoladowym, Lilac, czekoladowym Torti i Lilac Torti jest to czysty, głęboki niebieski, pożądane są tu fioletowe tony. W przypadku kota w kolorze kremowym jest to czysty, jaskrawy niebieski. W standardzie tym przeczytamy dodatkowo, że błędem jest blady kolor oka. O błędach w umaszczeniu i budowie kotów rasy ragdoll będę jeszcze mówić w kolejnych odcinkach, więc jeśli interesuje Was ten temat, zachęcam do subskrybowania kanału. Standard CFA jest kolejnym obejmującym wyłącznie ragdole będące pointami syjamskimi, a więc i tutaj przeczytamy wyłącznie o oczach niebieskich, a konkretnie pożądane są oczy jaskrawo niebieskie. Jako błędny jest w tym standardzie wymieniony kolor oka bardzo jasny lub zbyt ciemny, tak ciemny, że oko wygląda na czarne. Według tego standardu dyskwalifikujący jest kolor oka inny niż niebieski. Według standardu FIFA również uznawane są wyłącznie ragdole będące pointami syjamskimi, a standard wymaga, by oczy były intensywnie niebieskie i zgodne z kolorem ciała. Dyskwalifikujące są tu oczy inne niż niebieskie. Standard GCCF jest kolejnym, który obejmuje wyłącznie ragdole będące pointami syjamskimi, a więc i kolejnym, w którym przeczytamy, że oczy mają być niebieskie. Im głębszy niebieski, tym lepiej. Blady kolor oczu jest wymieniany jako błąd. Standard NZCF jest pierwszym, który uznaje wszystkie rodzaje pointa, w jakich występują ragdole. Już we wstępie przeczytamy, że choć tradycyjnie ragdoll to kot o niebieskich oczach, to w rasie występują obecnie też koty pozbawione genu pointa, zwane tutaj self-colored, a także koty w odmianie mink, czyli pointy tonkijskie, oraz sepia, czyli pointy burmskie. Oraz że koty te wyglądają identycznie jak pointy syjamskie. Różnią się jedynie kolorem ciała i oka. Jeśli jesteście ciekawi, jak te kolory sierści i oczu powstają, to zapraszam Was do obejrzenia filmu na ten temat. Link zostawię na górze i na dole. Tymczasem w standardzie NZCF przeczytamy, że kolor oka u pointa syjamskiego ma być zdecydowanie niebieski. Im bardziej niebieski, tym lepiej. U minka, czyli pointa tonkijskiego, kolor oka to aqua, wahający się od niebiesko-zielonego do zielono-niebieskiego. Beren, o którym wspomniałam na początku filmu, jest pointem tonkijskim, czyli minkiem, stąd jego zielonkawy kolor oczu. Dzisiejszy hashtag dla uważnych to... A, niech mu będzie. Beren. U ragdolla w odmianie sepia, czyli u pointa burmskiego, kolor oka może wahać się od niebiesko-zielonego przez zielony po złoty. Dodatkowo różnokolorowe oczy są dozwolone w przypadku bikolorów i vanów. U kotów bez pointa, zwanych tu self, każdy kolor oka jest dozwolony. Preferowane są głębokie kolory. I ponownie, różnokolorowe oczy są dozwolone w przypadku kotów białych, bikolorów i vanów. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o bikolorach i vanach, na górze i na dole znajdziecie link do filmu, w którym omawiam te umaszczenia.
Standard SACC jest natomiast kolejnym, który uwzględnia wyłącznie ragdole będące pointami syjamskimi. Przeczytamy w nim więc, że kolor oka ma być niebieski, a oczy w innym kolorze uniemożliwiają kotu zdobywanie nagród. Standard Tika również obejmuje wyłącznie ragdole będące pointami syjamskimi. W nim też przeczytamy więc, że oczy mają być niebieskie. Inny kolor uniemożliwia kotu zdobywanie nagród. Standard WCF jest kolejnym, który uwzględnia tylko ragdole będące pointami syjamskimi. Przeczytamy w nim, że kolor oka ma być niebieski. Im ciemniejszy, tym lepiej. A więc podsumowując, kot rasy ragdoll w zależności od rodzaju pointa lub jego braku może mieć oczy niebieskie albo inne. Od niebiesko-zielonych przez zielone po brązowe i złote, a nawet różnokolorowe. W zależności od standardu, z jakim pracujemy, możemy spotkać się z ujęciem w nim wszystkich kolorów oczu lub tylko jednego, niebieskiego. A pożądany odcień niebieskiego waha się w zależności od organizacji, która przygotowywała standard i koloru sierści kota. Czasem pożądane są oczy jasne, czasem ciemne, a czasem z fioletowymi tonami. Jedno nie ulega wątpliwości. Dla nas, opiekunów kotów, wszystkie kocie oczy są piękne.